Cześć. Właśnie idę już. Jest 5:46. Za 10 minut mam być w autobusie już do Gliwic, potem wsiądę w pociąg do Katowic, potem autobus do Krakowa. Gdzie ten Buda? Tu jest. Generalnie podróż mija chujowo. Jest co najmniej źle. Co najmniej no jest dobrze. Jamro, a co ty stwierdzasz o podróży? Torbę do góry. Nie. No. No to stwierdził tyle, że nic. Kontynuacja, uwaga. Nie, no jest dobrze. Co jest dobre? Jest dobrze. A co jest dobrze? Z podróżą. Tak? Tak. Jest godzina... Z piesem się chodzi. Na 154. To jednak jest źle. Źle. Jest bardzo źle. Jest tragiczne. Strasznie tragiczne. Przed nami jeszcze 3 godziny jazdy. Z piesem. Znaczy jeszcze po spotkaniu z biesem. Za pociągiem. Tak, ale martwimy się, że... Że wszędzie. Że... Tak, że może wsiąść i że możemy zaspać i obudzimy w Gdańsku. To będzie najgorsze wtedy. To było lepiej. Przecież nie mówię. Tak, to trzeba będzie dojechać jeszcze do Torunia wtedy. No. Masz jeszcze do powiedzenia? Nie wiem. Fanów pozdrowić albo coś. Parę znają autografy na Twitterze. Chodźcie. Gdzie on jest? Nie, to stoi na tym. A można? Nie, chodź. Idziesz tam? No, aha, no, ja nie wiem, czekam nawet. Wyłaź z tego pociągu, chyba. Chciała, wyłaź z pociągu. Pozbyliśmy się go, nawet nie mówię. Gdzie tu się otwiera? Naklejki trzeba. Naklejki. Cześć. Jesteśmy w Łodzi. Widać, że za dupie. Za dupie. Dobra, wyłożę wam na stole tam. Co na stole? Naklejki, to tego tyle jest. No tam, no to... Połóż tam. Ja pierdolę. Nie wierzę, no. Dwóch fajnych przytulniaków. Z tym ja? Tutaj wam nie wyłączę. No to chodź, pogadamy za chwilę. Przyjdziemy. Powietrzmy. Jedziemy. Przystojniak. Przystojniak. Będzie wrócić tu. Oj. Dobra, pokaż co to. Co mnie przykleił. Ty, on kopci? Dobra, to jest Intercity, pierdolej. Każdy kopci, ten gościu z Orsza też kopcił. Tak, tylko że jak przyjdzie ochrona kolei, to do ciebie przyjdzie i ci mandat. Story był zapłacony. O, bez kitu. To będzie najtowarzyszał? Dzień dobry. Nie wiem co. Ja kupowałem dwa razy większą u siebie w sklepie za 5 kg. Białą. Ty młody? To tylko ciacho za chwilę. Nie wiem, przed tym, co myślicie o motorze? Nie byliśmy, nie zwiedziliśmy, zobaczymy, poznamy. Nie zmyślam. Tak było, nie zmyślam. Co sądzisz o ogrodnika? Przynosimy doniczki? To nie jest znakomity. Będę kopać i wsadzić brzozę. I idę w tą dębę. Czy potwierdzasz to, że do wygrania są ogrodniczki? Kalosze plus gramki nowe. Gramki nowe? Na co przeznaczymy tą nagrodę? Gramy. Na bicie biesa. No. Będziemy chodzić po Łodzi i go szukać. No, w kaloszach. Z grabiami. No to się szanuje. Jeszcze ile? 2 godziny. Godzina 50. Godzina 50. To mi się już nie chce. Nie tylko tobie. Mi się już nie chce ser. Co, przyjedziemy i co? Rzucamy się i... Na łóżko, wio. Tak. Jazda.
Prokop. Nasz ulubieniec. Nie wiem, gdzie idziemy. Nie wiem, w lewo, prosto, chodź przez ten. Nie no, chodźcie przez ten. Co? Ale co ty jesteś ślepy, kurwa, my musimy się dostać do tego. Ja chcę odpocząć. Znaczy, ja chcę zrzucić bagaż, kangura i tyle, no. Zrzucić bagaż kangura. Nie wiem, jest taksi. Poszukamy Ubera i myślę za chwilę ten, co? Ubera poszukam, co? No. Dobra, to stańmy gdzieś ten. Chodźcie do środka, żeby nie było nam zimno i za chwilę się ogarniemy. I akcja. Libo się bawi płytą indukcyjną, nie, bo w domu nie ma. Kurwa. Wiesz jak to działa, czy nie? Wiem, mam w domu, ale... Zostaw to, kurwa, Libo. O, wyłączy się? Dobra. Co tam, Libo? Poprowadzisz nas po domu ekipy? No, proszę bardzo, zapraszam. Tutaj. Mamy tutaj wejście. Tu jest mój pokój. Pokój. Tu sobie będę spał. Będę chrapał. I takie rzeczy. Będziesz się bał? Jest. Jest przytulnie. Przytulnie. Minimalistycznie, ale przytulnie. Tak, bardzo przytulnie. Tu mnie spał Prokop. Muszę zobaczyć. Czyli nasz przydupa. Nasz przydupa z Prokop. Okay. Tutaj mamy szafy. Eleganckie szafy. Mamy również żelazko. I tu mój syf i moje gacie. Okej, okay, to dobra. To zajebiście. Tu jest ściana. Jest nasz telewizor i jest nasz napis Do what you love. Dobra. Jasne. Mamy zakaz palenia, więc no niestety. Tak. Będziesz co do tego zakazu? Tutaj, o, to dzieło mi się bardzo podoba. Tu sobie na poranną herbatkę i są kostki z cukru, więc popsuję bardzo. Będziesz cukier jadł? Tadżyki. Na śniadanie, no, tak? Też. To niech już szczegóry pójdę zobaczyć. No, to się... Tak, muszę jeszcze sobie jałruś, to już ja mam pokażę. Tak? Co to było? Jałruś, kolejny ten. Kurde, waltuj. Znaczy, kurczo. O, ale tu zimno sobie włączyłem ten. Małe strasznie te łóżka są, ale jest okej, okay, da się żyć. Widok, tutaj coś tam. No, że się da. Niech żyje wszystko. Żyjemy. Kurczę, się zabiję na tych schodach, nie? O, Prokop akurat kończy. Nasz ten, idziemy w miasto za chwilę, nie? Coś, no, jakiś komentarz? No nie wiem, gdzie coś porobić śmiesznego. Śmiesznego? No, gdzieś tam sobie coś kupimy jeszcze na śniadanie. Ja bym kupił, a dobra, nie będę nawet zmówił. No, i próbowałbym, Ribo z każdym uciekł. O, wychodzi nasz maestro. Tak, z maski stał. Pamiętajcie, happiness is not a destination, it's right. Dobra, spierdalamy. Lecimy w miasto. No i żół się ubiera i lecimy w miasto. Kurwa, ile reklamacji było, tak to właściwie ze spłukania. Gdzie reklamacji było się, czemu? No właśnie. O kurwa. Prokop, chuj! A i tak dźwięk usunę. Chuj cię dupę. Nie, kurwa. Oj, pierdolę, mój kręgos. Reżyseria, część pierwsza, Ribo, przydupa z Prokop i ja. W miasto. Tak się Ribo nazwał, nie ja. Ja? Tak to? Tak to, sam się nazwał. Nie, no tak. Podłożysz, podtrzymasz. Musisz ponagrywać. Proszę bardzo. No. Może zostać kamerzystą. Dobrze. Jakie pociągi zrobimy się będą, ale to z Torunia i jadę. No to co? Jazda na miasto i na dziki. Jamruś, co ty tym stwierdzisz? Oczywiście. No. Ribo? Pewnie. Ty Ribo, ty nie miałeś dziewczyny. Się właśnie postał na swoim fanpage'u, więc zapraszam bardzo serdecznie. Ja napiszę później taksówce. A ja nie mam fanpage'a, więc super, da, nie da z nędzą.
Tak, wiele znędzę. Ogólnie polecam Toruń, fajne miasto. No. Mają rozmach skurwysyny. Myśmy pokazywali apartament? Tak. Nie. Na kamerce nie, tylko na tych. Jak się kąpałeś, to myśmy chyba pokazywali wtedy. To na szczęście. Myśmy poszli spać wczoraj. Ja poszedłem spać o 19. Prokop na dzieży było 10 spał. Ja ponad dobę nie spałem, ale poszedł spać o 20. Tak? 20.30. No, także kurwa jest godzina 7.51. Za chwilę trzeba taksówkę wezwać. Będziemy się zbierać. No. Kurwa śniadanie przeżyte najlepiej. Jak się dało. Polecam buła na patelni. Tak, no. Na patelni. Chyba nawet ślad został. Dalej jest hot. Kurwa, nie widzę. Chuj. Dobra. Trzeba okno tworzyć. Nieważne, po co. Dobra, są naklejki, nic ich odluję. Dobra, my się będziemy zbierać. Tak, se dzwonię. No. Aha, dobra, tu się są. Wodę bierzecie? No, wodę. No, wodę. Tu telefon gdzieś leży. Nie wiem. To... A papa nie bierze? Co? Pogaście światło, gdzie możecie. I zawijamy bajery. Ty w mieszkanie bierzesz? Na biegu? Nie wiem, jeszcze wieczorem wypiję. Prokop! Cisza, Kado. Jestem zwycięzcą. 10.56. Kurwa, nie widać. Czekamy na meczyk. Już opóźnienie jest pół godziny, a drugi mecz nawet nie zaczął. Także 12.30 jak zaczniemy, to będzie git. Będzie dobrze. Ale wątpię. Chyba że pójdzie jakaś masakracja szybka. To myślę, że jeżeli... Otwory zgwałcić i... Tak. Idzie nasz przystojniak. Siema. Nasz youtuber przystojniak z Tebu. Pokaż Teb. Teb jest techniku. Jest Tebik, no. Co jest? Czekamy nic na nie meczyk. Jest. Apka, nikt o nim nie wie. Ależ tam się nie dogadali w ogóle. Ribo. On chce sneaky biki. Patrz. Jeden, drugi. Nie wie, gdzie jest jeszcze kolejnych dwóch. Będzie chciał wejść na ninja. Ale smoke już schodzi. Widział cień. Wie, że jeden stoi na palących. Schowa się na ninja. Dał radę. Teraz pozostaje tylko wyczekać błąd. Między innymi samemu go nie popełnić. Przeciwnicy w ogóle nie wiedzą, gdzie jest paka. Nie wiedzą, gdzie jest przeciwnik. Mogą zgadywać. Ale Zedo popełnił błąd, wyciągnął pistolet. I Ribo został sam i wyklatwował to. Pierwsza runda po... Awersja pięknie wychyla, ale Zedo w międzyczasie zabija Ribo. To jest 1 na 1, Zedo 100 HP, awersja 39, ale to Zedo ma AWP i flesza. To może być kłopotliwe, to może sprawiać problemy. Zero schody. A wersja bardzo dobrze o tym wie, że nie może teraz popełnić żadnego głupiego ruchu. I ależ tam bania pięknie siada. Zedo niespodziewany. Ja aż odskoczyłem od monitora, to co musiał poczuć Zedo. No, usłyszał ten pisk w uszach. Usłyszał ten ból. W formie? No, nie. Klacz piękny. 1v4 polecam, zawodnik Mikołaj Ribo. Szofer. Rodo śmieciu. Już w Polanie jesteśmy? No wczoraj nie chciało nam się nagrywać. Szczerze. Nie było czasu. Niestety przegrana w finale. Graliśmy pierwszy mecz, drugi mecz. Pierwszy na farcie. Przeciwnicy. Trzy rundy bez słuchawek, chłopiec leciał. Zaparcie, no kurwa, no... Wygraliśmy połówkę 12-3. Przeciwników 12-3 dla nas było połóweczka, strona CT. Rozpierdol był, ale teraz rozjebaliśmy mentalnie. Tak, ale gość ktoś przejebał, bo... Tu nam kolega wygrał klaczyki. No ja też wygrałem, kurwa, jebana. Ale wygrał jednego, przepraszam. No, on ile wygrał? Też jednego. Ale 1v4, a ty 1v1. Ale nie na WP walczyłem, kurwa. Co ty chcesz? Nie no, leptuję. Kurwa. Tu czy są drzwi? Na to kipą myślałem, że wtedy
Jeden na cztery zostali znowu. Dwa na dwa. O, niestety. Ale się podziewałem, że tam chyba tylko szybszy był. Jebany. Tam nawet spoko. Chociaż kurwa z monitorów zadowolony nie jestem. No, opóźnienie... Jak byłoby 144, to bym umrał tego. Opóźnienie 3 godziny ponad, tak? 16, 17, no 3,5 godziny. 3 dobre godzinki. 3. Przynajmniej zjedliśmy coś. Zjedliśmy kotleta, z którego ja i Rybo nie jesteśmy zadowoleni, bo kotlet był przesolony. No. I została woda. Ja miejsca nie mam. Ja tego nie wezmę. MVP dobra. No. No poczekaj, no, tak. Nie mam ten. Mam kostem. Gdzie te są? Co za pan? Zawijamy z tego pięknego apartamentu. Wracamy tu. Polecamy. W czerwcu na lunch odcinek V2. Albo LAN. I lunch odcinek V2 zagrywamy. No. Teraz idziemy w miasto i. Jak minus bies pójdzie.